Tydzień po zakończeniu jesiennych zmagań w lidze piłkarze Ruchu Radzionków rozegrali mecz sparingowy z Orłem Miedary. Rywal to lider bytomskiej okręgówki i główny kandydat do awansu do czwartej ligi. Cidry, które ligowy rok zakończyły na 9. miejscu w stawce, zagrały w innym niż na co dzień zestawieniu. Trener Michał Farkasz nie mógł skorzystać z przebywającego na testach w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn Bartosza Nawrockiego. Poza tym jednak, nie biorąc pod uwagę już wcześniej wykluczonego z powodu urazu Marcina Trzcionki i nieobecnego z przyczyn prywatnych Aminę Buldigi, miał do dyspozycji całą kadrę. W pierwszym składzie zaczęli głównie zawodnicy, którzy w ostatnim meczu ligowym znaleźli się poza wyjściową jedenastką. Szymon Cichecki, Marcin Kowalski, Kacper Zalewski, Andrzej Piecuch czy Michał Szromek. Goście zawiesili im poprzeczkę wysoko, ale to Radzionkowianie w 29. minucie otworzyli rezultat gry. W polu karnym Orła faulowany był Kacper Zalewski, a jedenastkę pewnie egzekwował Rafał Kuliński. W 37. minucie dobrą akcję swojego zespołu celnym płaskim strzałem z 16 metra sfinalizował Oskar Ziemianek. Ruch błyskawicznie odzyskał jednak prowadzenie. Szymon Siwy i Marcin Kowalski uruchomili kontrę swojej drużyny. Kuliński zagrał na wolne pole w kierunku Michała Szromka, który wykorzystał okazję i trafił do siatki. Na 3 minuty przed przerwą przedstawiciele okręgówki ponownie doprowadzili jednak do remisu. Do zbyt krótko wybijanej piłki dopadł Sebastian Dworaczek i pokonując Rafała Strzelczyka ustalił rezultat do przerwy. W drugiej połowie trener Farkasz wymienił całą jedenastkę. Szansę gry poza doświadczonymi zawodnikami otrzymało kilku młodzieżowców z szerokiej kadry zespołu. Wśród nich Marcel Gruner, który w 54. minucie musiał sięgnąć do siatki po uderzeniu Karola Kajdy. Gra żółto-czarnych wyglądała jednak całkiem nieźle. W 57. minucie do remisu doprowadził Szymon Matysek, który wykorzystał asystę Bartłomieja Gwiaździńskiego. Gospodarze kreowali kolejne bramkowe okazje, ale sztuka pokonania bramkarza Orła nie wyszła choćby Fabianowi Brewczykowi, Rafałowi Otwinowskiemu czy Szymonowi Matyskowi. Do bramki trafił wreszcie Otwinowski, ale wcześniej zdaniem arbitra był na spalonym. Wreszcie w 85. minucie gola na wagę zwycięstwa dla swojej drużyny zdobył Szymon Matysek, ustalając wynik na 4-3 dla Radzionkowian. Mecz z Orłem Miedary był jedynym sparingiem Ruchu przed zimową przerwą w treningach. Zaplanowane wcześniej spotkanie z Dramą z Brosławice zostało odwołane. Kolejne gry kontrolne żółto-czarni zagrają dopiero w styczniu przyszłego roku.